szaszłyczki. O! Lekko nie będzie. O Jezu, ale mi język zdrętwiał, jak. Manko, dzisiaj jesteśmy w centrum w stolicy Sichuanu i wybieramy się na syczuańskie szaszłyki. Czekamy 10 minut, pobraliśmy numerek, kupa ludzi. O, miał nama, tutaj wybieramy sobie szaszłyczki i cena liczona jest za każdy patyczek, jaki w tym szaszłyczku się znajduje. Tak patrzymy, co to jest. To jest wołowina z ostrą papryczką w środku. Wybiorę dla was trochę wnętrzności, żeby popróbować nowych smaków. To są krowie żołądki. Maodu. Idę to nie miejsce dla ludzi nieśmiałych, musimy się na chama, że tak powiem, troszkę w kolejkę wepchnąć. Zawsze mnie stresuje, jak jest dużo patyczków. Nie wiem totalnie, ile zapłacę za to. Hej, Shaola, ma? O. To jest Shana? Nie uro. O, hej. Lepsze są właśnie takie miejsca, gdzie są tłumy ludzi, ludzie się przepychają, a znaczy to, że jedzonko jest dobre. Lajle ma, dzień dobry. Hej, lajle. To jest krowi żołądek, która Heisi zamówiła. Krowi żołądek. Tak wygląda krowi żołądek. Wygląda on niezbyt przystępnie, lekko mówiąc. A w smaku jest... W smaku jest ciekawy. Krowi żołądek nie ma jakiegoś dziwnego smaku. Ma akurat bardzo delikatny smak, jest dosyć... grupiący i dużo ludzi, nawet obcokrajowców, uważa, że jest ok. Tu jest nasz sosik. Sosik taki sam jak do kociołka. Olej, który mieszamy z kolendrą, szczypiorkiem, czosnkiem, różnymi przyprawami. Jest on też również bardzo kluczową częścią tutaj potraw syczuańskich często. Próbujemy naszą wołowinę z papryczką. Tak możemy zrobić. Ja lubię nałożyć to na ryż. To są krowie żołądki. Krowie żołądki mieszamy w sosiku. Hejba. I jemy, spożywamy z ryżem. Bardzo dobre. Krowie żołądek jest czymś, czego na początku nie lubiłem. Dopiero polubiłem z czasem, po wielu próbach. Trudnością krowiego żołądka jest to, że bardzo łatwo go przygotować. Jak się go przygotuje, to jest bardzo twarde jak podeszwa. Ostrość uderza. Ostrość i zdrętwienie. Ten smak drętwiający to jest coś niesamowitego. Masakra. Teraz zjemy sobie jeszcze tofu. Tofu. Lotosa sobie zjemy, o. Ryż nie jest obowiązkowy. Broń Boże, w przypadku jedzenia chuan chuan, czyli szaszłyków, nie każdy zamawia ryż. Ja to robię, ponieważ jak nie zamówię, to jestem głodny po chwili. Papryczka jest bardzo ostra, nie każda, ale trafiła mi się bardzo ostra. No i sam wywar jest bardzo ostry i drętwiający. Jak chcecie spróbować drętwiającego smaku,
to zamówcie sobie w internecie pieprz syczuański. Pieprz syczuański właśnie ten smak drętwiający wytwarza. Możecie go spróbować dodać do różnych potraw polskich, jak kotlet schabowy, pierożki ruskie. I dajcie mi znać w komentarzach, jak wyszło. Gdzie do czego dołacie? Liu mao i chuan ma. Tu się ma i baba. O, ten dingse. O. Jeśli chodzi o kotleta schabowego i inne potrawy dla Chińczyków zagranicznych, w chińskim internecie jest taki mem a propos potraw zagranicznych dla Chińczyków, czyli Baizhen Fan, jedzenie białych ludzi. I mem właśnie polega na tym, że to jest zawsze coś bardzo prostego, co na talerzu wygląda śmiesznie dla nich, czyli kawałek mięsa, ogórek, ziemniak, coś mało zaawansowanego kulinarnie, żeby tak to nazwać. To jest mem pejoratywny. Jeśli chodzi o smak, na pewno to tak, bo Chińczycy nie lubią za bardzo czegoś, co nie jest zupełnie doprawione i z czym nie dorastali. Ale też Baizhen Fan, czyli jedzenie białych ludzi, jest coraz bardziej doceniane przez Chińczyków ze względów zdrowotnych, jako coś lekkostrawnego i pasującego do zdrowej diety. Innym ciekawym memem w chińskim internecie jest Huaiguo Renshao, czyli obcokrajowców jest mało. Taki hashtag Chińczycy dodają do filmików, gdzie obcokrajowcy robią głupie rzeczy lub wykonują jakieś sporty ekstremalne, skrajnie niebezpieczne. Jakoby to był powód, dlaczego jest mało nas obcokrajowców. Teraz chwila prawdy, idziemy zapłacić. Zobaczymy, ile nasze patyczki nas wyniosły. Pani będzie liczyć patyczki. Paisia. Na łeba do 129. Iwa Erszydzioma. Już nie? A. Chciałam, ja, nie na. Hej, 好吃. 你吃完一拿袋子涮好。啊。